Generalnie nie pamiętam, skąd wzięła się pasja do tańca, ale opowiadali rodzice, że nawet jako dziecko 3 lata, 4, jak gdzieś lecieli, to zawsze jak włączali muzykę. W te czasy jeszcze były takie kioski z kasetami, ten puszczali muzykę nawet niską. No to mama mówiła zawsze, że zbierałem koło siebie tyle ludzi, że nawet się śmiała, że mogła dać czapeczkę i chodzić zbierać na mieszkanie. No cały czas, jak tylko muzyka, ja tańczyłem. Ja zawsze w ogóle lubiłam tańczyć, także ja generalnie odkąd pamiętam, to zawsze gdzieś tam tańczyłam. Jest masę czynników w ogóle, które spowodowały, że ja się zakochałam w tym, co robię. Natomiast ja czuję, że to zawsze było ze mną, od początku, więc ja tylko jak gdzieś było trochę sceny, muzyki, ja tańczyłam, występowałam, sukienki zakładałam, więc to jest chyba integralna część mnie od urodzenia. Nie? Początki u mnie były takie, że na spacerze mama mnie zapytała, czy chcesz tańczyć? No, luzik. Czemu nie spróbować? 7 lat to tak okej, okay. No i tak to jakoś zostało. Potem jeszcze wleciał taniec ludowy, choreografia, balet i wszystkie ten. To też tak z 7-8 lat to ćwiczyłem. Nigdy nie zmuszali, zawsze chciałem. Chociaż w szkole też różnie było, bo dziewczyny się okej, okay, chłopaki to tak żel na włosach, tra-ta-ta. Ale generalnie, nie wiem, zawsze lubiłem to, zawsze mi się to podobało i tak to już zostało przez 20 parę lat. W naszym świecie tańca jest tak, że szukamy sobie partnerów poprzez ogłoszenia internetowe, na portalach, na stronach, ale też świat tańca jest na tyle hermetyczny, że gdzieś tam trenerzy z całego świata mają ze sobą kontakt, tancerze. I tak się złożyło, że Roman przyleciał do Polski spróbować się, bo u nas to się nazywa próba, że się leci do kogoś, do innego kraju i tańczy się z tym kimś, załóżmy, przez, nie wiem, 2 tygodnie, ćwiczy się, sprawdza się, czy się dogadamy na przykład, tak? Czy to wszystko pasuje, jak nam się tańczy. I Roman przyleciał na próbę, co prawda, do innej dziewczyny, ale tam coś, że tak powiem, nie strzeliło, nie dogadali się i stwierdził, że jednak on jeszcze poszuka w Polsce partnerki. I ja w międzyczasie też już chciałam zakończyć współpracę ze swoim partnerem i nasz wspólny potem znajomy gdzieś tam nas skontaktował ze sobą tak naprawdę poprzez mojego trenera wtedy. No i pamiętam do dzisiaj, jak nasza próba w sumie odbywała się o 12 w nocy, z tego względu, że ja jeszcze miałam partnera i też nie byłam pewna tego, czy chcę zmieniać, no wiadomo, przyjechał jakiś chłopak, facet z drugiego końca świata, zobaczymy, co wyniknie. I to, co było najfajniejsze, to, że w ogóle nie chcieliśmy ze sobą tańczyć, mi się w nim nic nie podobało, jemu się we mnie nic nie podobało, natomiast stwierdziliśmy, że mamy te same cele, chcemy osiągnąć top światowy, polski w tańcu. No i żeśmy, że tak powiem, zrobili taki biznes deal między sobą. No jak w Rosji przestałem tańczyć, rozszerzyć się ze swoją partnerką, to dałem ogłoszenie w internecie. No i napisała do mnie aż 3 dziewczyny z Polski i z różnych końców świata też. No to ja stwierdziłem, jak wybierać, to tutaj przynajmniej mam 3 i mam z czego wybierać. Plus mam rodzinę w Polsce, w Warszawie, wujków. No stwierdziłem, dobra, możemy spróbować, tak? No to zrobił wizę, kupił bilet, przyleciał. Spróbował się z 4 partnerkami. No i tak potem przyjechałem, ale trafiłem na 6 potem. Został 6. My spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. I tak w sumie było od początku, jak zaczęliśmy razem tańczyć, tylko wtedy nie mieszkaliśmy jeszcze ze sobą razem, czyli jak... 10 godzin, tak, bo para, która na przykład trenuje, szykuje się do zawodów, mówimy o parach, które naprawdę już podchodzą do tego profesjonalnie, to nie jest, że zdobywają klasy, tylko już są powyżej tej klasy S najwyższej i już tańczą wielkie międzynarodowe turnieje, no to w tym momencie te treningi to jest po kilka godzin dziennie. I potem bardzo często razem się pracuje, bo się uczy inne pary, młodsze, no i spędza się ze sobą naprawdę masę czasu, więc jeżeli ludzie się nie cierpią, nienawidzą, no to chyba tylko jest gorzej, jak, że tak powiem, się dołują nawzajem, męczą ze sobą, więc tutaj dosyć szybko albo się złapie kompromis ze sobą, jakiś wspólny język, albo się po prostu ludzie rozstają i szukają znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Dla mnie zawsze było dosyć istotne to, co my możemy razem zrobić.
nawet nie liczył się dany moment, jak ten ktoś tańczy, tylko co ten ktoś ma w głowie, jaką ma perspektywę w ogóle jutra i najbliższego tam załóżmy sezonu dwóch i czy ma tak high expectation, czyli te oczekiwania tak wysokie jak ja względem swojej kariery. Natomiast obserwuję to też u tancerzy, z którymi pracuję, obserwuję to też u siebie, że to się potem tak naprawdę zmienia, nie? Czyli znam osoby, które też na przykład podchodzą do tego, że ten first look, first touch, nie? Czy na przykład zobaczy dziewczyna chłopaka, o Jezus, jeszcze przystojny, paszport rosyjski, na pewno dobrze tańczy, nie? Więc jedziemy w to, tak? Na bank będzie super, nie? Bo już się zakochała. Albo vice versa, chłopaki się zakochują, dziewczyna, boże, takie nogi, jak ona super tańczy, więc my jesteśmy ludźmi i te czynniki są naprawdę ludzkie. No mówię jeszcze raz, u mnie to była perspektywa taka inwestycja w tą drugą osobę, co możemy razem osiągnąć. No miałem do wyboru Madelkę i Ewę. Taka długa noga. Ja zawsze marzyłem o wysokich dziewczynach, żeby tańczyć z wysoką i ten. Ale to była chyba w mojej karierze taneczny raz. Kiedy byliśmy w wieku tam, nie wiem, 13-15 lat, no to tańczyłem z taką wysoką dziewczyną. A tak całe życie z takimi malutkimi tańczy i... jest okej. Okay. W dzisiejszych czasach w każdym wieku można tańczyć, to jest super. Natomiast predyspozycje, myślę, że przede wszystkim to jest kwestia osobowości, bo cały ten tuning, jak ja to nazywam, te sexy ruchy, ten cały look, całe to opakowanie, to można zrobić przy odrobinie chęci i finansów tak naprawdę. Natomiast osobowość taka waleczna, fajterska, niepoddawanie się, chęć rozwoju, trenowania, no to już jest kwestia taka, mi się wydaje, że grubsza i tutaj zależy od człowieka, czy on naprawdę chce się poświęcić temu, co tam sobie wymarzył, tej pasji, którą sobie wybrał, no bo nie ukrywam, że taniec nie należy do dyscyplin, gdzie można wziąć jedną lekcję i już jest fajnie, bo nawet parę przed pierwszym tańcem muszą brać pakiety 10-20 lekcji, żeby coś w ogóle pokazać, tak? No bo umówmy się, że tu dwoje ludzi musi się dograć precyzyjnie, naprawdę wiadomo, że im ten taniec jest na wyższym poziomie, tym w ogóle to wygląda fajniej, tym my się w ogóle fajniej czujemy. I ten, kto nas ogląda i ten, kto tańczy, więc generalnie to jest dużo czasu, dużo treningu, dużo pracy, ale niesamowita satysfakcja. Częstotliwość treningów dla mnie zależy od celu. Jeżeli chcesz osiągnąć coś więcej, no to musisz konsekwentnie troszkę poświęcać więcej czasu do tego, żeby to osiągnąć. Jeżeli to robisz dla siebie hobbystycznie, wystarczy raz w tygodniu, raz w miesiącu, to już bardzo, bardzo, bardzo indywidualnie. Myślę, że ludzie sobie nie są w stanie nawet zwizualizować tego, wyobrazić, jak strasznie wielowymiarowy jest taniec. I tancerz musi być atletą, ponieważ nasz taniec polega głównie na czymś takim jak interwał, czyli cały czas jest szybko, wolno, szybko, wolno, szybko, wolno. My się wiecznie ruszamy, cały czas się coś dzieje przez 2 minuty i tych tańców jest 5. Więc generalnie niesamowita precyzja, siła, energia, dalej partnerowanie w ogóle ze sobą, psychologiczny aspekt, żeby po prostu gdzieś tam nawet po małym potknięciu się tutaj nie wykładać, tylko dalej kontynuować swój program. Tych elementów jest tak dużo, że przede wszystkim najtrudniejsze jest to, że jest kondycja. I że tak powiem, żeby zatańczyć super 5 tańców, no to tancerz zazwyczaj musi kilka miesięcy, ze 3 miesiące się do tego przygotowywać. Przed turniejem zaczynać przygotowanie. I już treningi takie po kilka godzin dziennie. I to są takie treningi niesamowicie męczące, żeby on był w ogóle w stanie zatańczyć i nie stracić, że tak powiem, płuc w trakcie tego tańca. Muzykę u nas dobieramy tylko wtedy, kiedy na przykład tańczymy pokazy, show. To wtedy my jesteśmy sami sobie dobrać muzykę ten. Ale generalnie na turniejach to, co cię włączą, pod to tańczysz. Nie jesteś w stanie wybrać, nie jesteś w stanie wiedzieć, co będzie. Są bity, w każdym tance odpowiedni bit muzykalny, no to do tego tańczysz. Często o to ludzie w ogóle pytają, nie? Skąd no. Wy wiecie, co teraz gra, jak do tego tańczycie, co wy ćwiczycie do tych utworów wcześniej? Nie. Generalnie jest tak, że jest 5 rodzajów rytmów, które my mamy na turnieju tańca. To są rytmy czaczy, samby, rumby, pasodoble i jive'a. I generalnie my jesteśmy na tyle już wytrenowani słuchowo, że my je od razu potrafimy wyłapać. Nawet słuchając radia, nie wiem, śpiewa Dawid Podsiadło i to nie jest typowa, że tak powiem, piosenka turniejowa, ale jestem w stanie wychwycić, czy ona jest bardziej w rytmie czaczy, czy w rytmie samby, rumby, czy na przykład jive'a.
I tak samo jest na turnieju, my po prostu dostajemy muzykę. Kolejność jest zawsze taka sama, zawsze jest cza-cza pierwsza, samba druga, rumba trzecia, pasodoble czwarte i jive piąty. Kwestia choreografii, ja w ogóle jestem choreografem, więc ja generalnie się specjalizuję w tym, że ja układam parą choreografię. Robię to w swoim studiu, poza, że tak powiem, ścianami tego studia też układam parą w Polsce choreografię, natomiast sama sobie nie lubię układać choreografii, bo uważam, że jest potrzebne coś takiego jak trzecie oko. Czyli ja, kiedy tańczę, jestem bardzo mocno emocjonalnie sprzężona z tym, co ja robię. Czuję zmęczenie, czuję krytykę względem siebie, jakieś mam wymagania, oczekiwania. I bardzo często tancerze, którzy sami sobie gdzieś tam układają choreografię, robią sobie krzywdę na swój sposób, ponieważ nie są w stanie dostrzec pewnego potencjału, który gdzieś tam się unosi, właśnie przez to, że są tak strasznie zbombardowani tymi swoimi emocjami. I myślę, że po 20 latach kariery tanecznej mogę śmiało stwierdzić, że każdy potrzebuje tego trzeciego oka. To nie jest tak, że my stawiamy choreografię na sezon. Generalnie my mamy na przykład choreografię niektóre przez prawie 8 lat. Wiadomo, że ona nie jest całkowicie 8 lat ta sama, ale one ewoluują. Tak jak my ewoluujemy w tańcu, się rozwijamy, tak samo one z nami ewoluują. Jakieś nowe rozwiązania, zmieniamy kierunki, minimalnie gdzieś tam się coś zmienia, natomiast myślę, że choreografia to jest taka integralna część stylu tancerza. I ona wyraża nas, myślę, że w taki sposób, jak też wyraża nas na parkiecie nasze ubranie, nasz makijaż, nasz design, to jest coś na zasadzie na dzień dobry mówi, kim my jesteśmy, jaka jest nasza osobowość. I pomimo tego, że w choreografii w tańcu towarzyskim jest bardzo dużo space'u, bo tak naprawdę mamy kilka figur określonych, ale nie musimy ich tańczyć. To nie jest jak w jeździe figurowej, że my musimy kanon zawalić i wtedy jest super. Nie, my możemy tak naprawdę zatańczyć wszystko pod warunkiem, że sędziowie to kupią, w cudzysłowie, tak? Że to się sprzeda. Chyba wybraliśmy sobie najbardziej niewymierny sport świata. Bardzo subiektywny. Tak, bo tak naprawdę to, co decyduje, że ktoś wybierze cię do następnej rundy, bo może trochę przybliżę, że kiedy są te duże turnieje, to mamy rundy. 6 par to jest finał, 12 par to jest finał, 24 to jest półfinał i to tak idzie sobie o połowę. Więc jeżeli zaczynamy turniej od 400 par, bo takie turnieje mamy, to generalnie pierwsza runda polega na tym, że mamy na parkiecie 24 pary, które w 2 minuty równocześnie tańczą czacze. I mamy na parkiecie 12 sędziów, którzy w ciągu tych 2 minut z 24 par muszą wytypować 12, czyli zaznaczyć krzyżyk przy ich numerku. 2 minuty na to, żeby znaleźć na kartce numerek pary, które są 100 coś, zorganizować się na parkiecie, gdzie ona jest, w ogóle podjąć decyzję, czy ona mu się podoba, czy nie. I wyselekcjonować takich par 12, więc tutaj już myślę, odpowiadam na pytanie, co decyduje. Albo ktoś jest naprawdę wytrawnym tancerzem, taki, że już powiem Max Commandos na parkiecie, to już jest zupełnie inna energia, to się wyczuwa. To się wyczuwa od momentu, kiedy pary wchodzą. Takie pary to są pewniaki, które na pewno będą dalej. I w tym momencie to jest po prostu inna energia, to jest pewność siebie, ten strój zupełnie czym innym ta para już komunikuje. I te pary zazwyczaj dostają typy od razu, nie zaczynając tańczyć, bo też sędziowie je znają, kojarzą marketingowo. Natomiast potem, ja myślę, że to może być kwestia koloru sukienki, makijażu dziewczyny, urody chłopaka. Jesteśmy artystami. Choreografii, energii, a po prostu rzuciło mi się w oczy. Myślę, że czasami to jest kwestia chwili, że nawet ciężko jest zdefiniować, dlaczego taka, a nie inna decyzja. Bo tak jak w życiu mamy swój styl w ubieraniu się, czujemy się w pewnych kreacjach lepiej, w pewnych gorzej, ktoś woli kolor, ktoś woli coś pstrokatego, ktoś woli coś stonowanego, to tak samo tutaj jest w tańcu, że z czasem widać, jak się ta stylizacja u tancerzy, że tak powiem, uciera na jakiś konkretny tor. I u mnie właśnie było tak, że ja strasznie byłam niepewna, bo ja w ogóle byłam max zakompleksiona, miałam dużo problemów sama ze sobą, że źle wyglądam, że jestem za gruba, za taka, że za siaka, owaka. I moje sukienki zawsze były dla mnie takim coverem, czyli ja chciałam wszystko ukryć, co jest złe we mnie, a że po prostu nie było nic złego, tylko ja sobie tak interpretowałam sama siebie, zresztą jak większość nastolatek. No to gdzieś tam, powiem, ten styl ewoluował w coś bardzo eleganckiego, minimalistycznego. Próbowałam, tam miałam jakieś przebłyski, żeby jakieś falbany się ubrać, kolory, ale że tak powiem, to nie byłam ja. Czułam się bardziej przebrana niż ubrana. W tym momencie to ja już od kilku lat sama sobie projektuję stroje. Wiadomo, że pytam mojej trenerki, która jest Włoszką, co ona o tym sądzi, ale zazwyczaj to już jest tak, że gdzieś ten styl jest wypracowany,
I ona mi tylko daje krzyk na drogę, mówi tak, super pomysł, dawaj to w twoim stylu, fajnie, więc lecimy z tym. Makijaże w tańcu. To jest kolejny temat rzeka, ale ja go uwielbiam. Kiedy ja zaczynałam tańczyć, już na tym wyższym poziomie, to w ogóle nie było nikogo, kto byłby mnie w stanie pomalować wedle moich oczekiwań, bo to w ogóle jeszcze nie były czasy Instagrama, Facebooka, więc generalnie smoky eyes, zrobienie takiego czarnego makijażu, to był jakiś kosmos dla ludzi. Może najpierw w ogóle wyjaśnię, skąd się bierze to, że ten makijaż jest taki mocny. Po pierwsze, to jest tak, turniej tańca to są reflektory. To jest konwencja sceniczna, taka wręcz teatralna. I teraz stroje są na maksymalnym przepychu, kamienie Swarovskiego, to się wszystko świeci, to jest bardzo rewiowe. I tak naprawdę dopiero przy zderzeniu stroju, buta, troszeczkę ciemniejszego zabarwienia skóry, widać, że twarz niepomalowana wygląda jak chora, dosłownie. Stąd też jest bardzo ważne, żeby po prostu ta twarz miała tą swoją intensywność, soczystość. Potem jest taki fajny aspekt, który też jest używany w teatrze, w telewizji, że na twarzy musimy mieć widoczne oczy, brwi, włosy, policzki, usta, że to wszystko, ta cała struktura, ona musi być widoczna, no bo też turniej nie rozgrywa się w odległości pół metra. Ktoś stoi w jednym punkcie tej sali i on szuka, więc naprawdę to musi być widoczne z daleka. Więc to jest pierwszy aspekt. Dwa, przy tych strojach, przy tych reflektorach, plus my tańczymy tańce latynoamerykańskie. No nie wyobrażam sobie wyjść w takim odcieniu naturalnym skóry, czyli taki bladosiny, biały. Więc stąd po prostu w tańcu są stosowane samoopalacze, bronzery, żeby ta skóra była taka muśnięta słońcem. Podkreślamy oko, stąd są rzęsy, kreski czarne, podkreślamy usta, policzki. I powiem tak, na dzień dzisiejszy jest masę stylistów w tańcu, którzy robią fenomenalne makijaże i nie trzeba się tym przejmować. Natomiast kiedy jeszcze kilka lat temu, 5 lat temu, kiedy tańczyliśmy na przykład swoje pierwsze rundy w Anglii, w Londynie o 7-8 rano, to ja musiałam wstać o godzinie 3, żeby zdążyć uczesać swoje włosy, tak? Bo tam jest super wszystko, gładziutko musi być tafla, no bo to musi być fryzura, ja to nazywam aerodynamiczna. Czyli nie przeszkadzająca przy ruchu bardzo silnym. To musi być fryzura niezniszczalna, bo my się jednak pocimy, my się męczymy, więc to, żeby cały dzień wytrzymało. To nie może latać i mi przeszkadzać, bo ja sobie nie wyobrażam robić 5 obrotów w tempie po prostu światła i żeby moje włosy były za mną 5 kilometrów, bo to wszystko spowalnia. A nie po to się ćwiczy tempo, dynamikę jako jeden z pozytywnych aspektów siebie, żeby potem założyć sobie albo zrobić fryzurę, która ci przeszkadza, denerwuje. To trzeba tak wszystko podebierać, poukładać, żeby ten strój nam nie przeszkadzał, zwracał uwagę, był wygodny, prezentował się fenomenalnie, żebyśmy byli zauważalni, żebym ja się czuła kobietą. No niestety też muszę się pomalować. Tak. No ale facet też musi wyglądać na parkiecie zdrowo. Seks jest zdrowy, przystojny. Świeży. Także na szczęście mam mało włosów, także sobie wstaję, robię fryzurkę, lakierem zaleję i jest ok. No i wujnia mnie troszkę pomaluje. Tak, a to jest przyciemnie. Wyrównanie, przyciemnienie, no. Żeby się nie świecić, żeby no tak to jak, wszystko wyglądało bardzo takie no, top, nie? Tak jak bardzo często celebrity robią tak, na prowadzenie, że zawsze tak. Dokładnie. Obuwie do tańca jest dosyć specyficzne. Po pierwsze ze względu na cenę. Bo takie buty, w których ja tańczę, to kosztują 700-800 zł. Jak trenuję, to raz w miesiącu, raz na półtorej miesiąca zmieniam buty. U kobiet względu, muszą być stabilne. Tańczymy na wysokim obcasie, to jest raz. Czy jest mała powierzchnia ta, która tak naprawdę trzyma parkiet. Dwa, buty często dosyć moczymy wodą, bo tam jest podeszwa taka ircha, żeby miała lekki poślizg, ale się zatrzymywała, kiedy trzeba. I buty te też muszą być miękkie, plastyczne, ze względu na to, że my dużo używamy stóp. I to nie na zasadzie stopy, że my ją po prostu stawiamy, ale my naprawdę artykułujemy tymi stopami, palcami, bo bardzo często gdzieś tam na milimetry, że tak powiem, się przemieszczamy, na mikrosekundy. Buty taneczne to są buty bardzo miękkie, bardzo wygodne, jak już się roztańczą, dopasują do naszej stopy. Drogie, ale piękne. Mój największy sukces to, że zrobiliśmy 4. miejsce w Polsce w 2015. Półfinał Mistrzostw Europy i już w karierze zawodowej, zawodowcach, to jest w kategorii zawodowcy, to na tym Blackpool, na najstarszym turnieju, który w tym roku miał być setny, ale przez pandemię odwołany. Największy turniej świata. Tak. On jest chyba nawet bardziej prestiżowy niż Mistrzostwa Świata. To jest taki już z tradycjami, ten, no to na tym turnieju, gdzie było tam, nie wiem, 300 ponad par,
No to my z Sewą byliśmy 34. Także to już jest naprawdę, ja uważam, jest fajnie. Oczywiście, że chcemy więcej, tak? To fajnie być w finale, tak w pierwsze szóstki, to jest top. Do tego dążymy. Ale na dzień dzisiejszy to naprawdę jest bardzo fajny wynik dla nas. W moim przypadku odnośnie wyników ja się zgadzam w 100% z Romanem odnośnie tych turniejów, tak? To są takie, że tak powiem, moje life sukcesy, ale też jest coś takiego, że na danym etapie kariery pewne osiągnięcia były dla mnie tak samo cieszące, jak to 34. miejsce de facto na świecie. Bo nie ukrywam, że miałam niezwykłą satysfakcję i mam do dziś, że odbywają się co roku w Polsce taki turniej Mistrzostwa Południowej Polski, czy jakby Polskę w dół. I ja ten turniej wygrałam chyba 4 albo 5 razy z 3 różnymi partnerami, więc to było dla mnie naprawdę... Z rzędu. Tak, z rzędu. Więc to było naprawdę dla mnie super doświadczenie, bo ja sobie sama udowodniłam, że kurczę, jestem skuteczna, nie? Że to chodzi o mnie. Że tak naprawdę bardzo często stereotypowo w tańcu się określa, że tu nie chodzi o dziewczynę, musi być dobry facet. Ja się zgadzam z tym, ale uważam, że to jest 50 na 50. To muszą być obydwoje naprawdę rozwojowi, naprawdę pracowici i wtedy to idzie do przodu. Super sprawa jest w ogóle na początku kariery tanecznej, kiedy się jeździ i tańczy te turnieje w klasach. Jak się wygra swój pierwszy puchar, to jest w ogóle super, jak się pokona pary, bo u nas się liczą podia do tego, żeby dostać klasę wyżej. A my tych klas tam mamy E, D, C, teraz B, A, S, teraz jeszcze jakaś F doszła wcześniej, więc trochę tych klas jest. I załóżmy, że za każdym razem trzeba mieć tych pudeł 5, 8, potem 10, żeby awansować do tej najwyższej klasy. Więc ten system jest bardzo fajny. I ten pierwszy puchar, ja do dzisiaj pamiętam, co prawda pokonałam jedną parę, żeby mieć to pudło, ale bardzo się z tego cieszyłam. I to była taka chwila, kiedy ja już weszłam w ten sportowy taniec wyczynowy na 100%. Ja jeszcze tylko nie wiedziałam, jak to zrobię od takiego mietka tanecznego, jak będę tam w finale Mistrzostw Polski, bo to się, że tak powiem, finansowo, nie wiem, miejscem, gdzie trenowałam, bo to było na wiosce, totalnie nie składało. Więc tutaj ja chcę podkreślić właśnie to, że na przestrzeni kariery myślę, że każdy tancerz, który tańczy zawodowo tak jak my, może wyszczególnić więcej tych takich ważnych momentów, które są naprawdę dużym sukcesem. I jeszcze jeden jest taki, teraz sobie przypomniałam, to chyba jest dla każdej dziewczyny taki top najważniejszy, że do pewnego momentu w tych klasach nie można tańczyć bucie na wysokim obcasie, nie można używać samopalaczy, tańczy się w sukienkach po prostu takich bidniutkich, tylko sama materia tkanina, nie można się za bardzo malować i choreografie to są basic, czyli układy podstawowe. I potem przychodzi klasa, w moim przypadku to była B, gdzie jest nagle open space na wszystko. Kamienie, otwarte choreografie, buty na obcasie, makijaże, sukienki. To wszystko jest takie już full max, że tak powiem on. I to jest ten moment, gdzie myślę, że się otwiera to wszystko, o czym się marzyło. Na dzień dzisiejszy wszystkie turnieje są piękne. Organizatorzy się starają, jest bardzo dużo firm eventowych i naprawdę już nie ma takich turniejów, że to jest takie kiedyś hala sportowa, konferencja z mikrofonem, DJ i kilku sędziów przy ławkach szkolnych. Teraz to już jest naprawdę piękne, parkiety, światła, wszędzie to wygląda super. Natomiast to, czym się różnią turnieje zagraniczne, nawet ten Blackpool Dance Festival, o którym wspominaliśmy, a czym się różnią turnieje polskie, to jest ten splendor, ta tradycja. Bo ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię tańczyć w Polsce, ale poczucie, jakie się ma, kiedy wychodzi się na parkiet i siedzi wokół tego parkietu 100 ikon tańca, ludzi, którzy ten taniec stworzyli, byli mistrzami na przestrzeni ostatnich 100 lat, 50 lat. To jest po prostu fenomenalne, kiedy oni na ciebie patrzą, ci klaszczą i to jest pewna inna atmosfera. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie i tańczenie to jest wielka przyjemność. W ogóle dzięki Tańcu z Gwiazdami ludzie chodzą na turnieje, oglądają, więc to jest też super, że nie tańczy się do, że tak powiem, pustej publiki, tylko jest sala pełna, to jest świetne. Naszym głównym trenerem jest Caroline Smith, która jest ze Szkocji rdzennie, a mieszka we Włoszech. My dłuższy czas szukaliśmy kogoś, kto uszczęśliwi mnie, uszczęśliwi Romana, bo jesteśmy skrajnie różnymi osobowościami parkietowymi. Roman jest bardziej techniczny, mechaniczny, akcje ciała, on jest taki bardziej poukładany. Natomiast ja tak sexy flexy, no. Ja jestem full artysta po prostu, ja to lubię czuć, feelingi, emocje, choreografię, ja tym żyję, design. Także nie mówię, że Roman tego nie ma, czy ja nie mam techniki, czy mechaniki, ale to są takie nasze, że tak powiem, koniki.
I kilka lat nam to zajęło, bodajże rok, półtorej, dwa, jakoś tak. Podjęliśmy decyzję, bo to nie chodzi o to, my wiedzieliśmy, że ci trenerzy są, ale tutaj znaleźć kogoś, kto bardziej nam pomoże, niż nam zaszkodzi. Bo to musi być ktoś, kto naprawdę, na kogo my się zdecydujemy, że się poznamy bardzo blisko i będziemy przez kilka lat współpracować, żeby był efekt. No i ja po prostu uwielbiałam tancerki, które trenowała Karolin w owych czasach. Roman też, bardzo mi się spodobali mężczyźni, które ona trenowała i taką podjęliśmy decyzję. Tam był znak zapytania, czy ona się zgodzi nas trenować, ale się zgodziła. Kiedy jeszcze nie mieliśmy studia, to zaczynaliśmy do niej jeździć. Jeździliśmy do Włoch bardzo dużo, a teraz jest w zasadzie na zmianę. Ona tutaj przyjeżdża, szkoli nas. Czasami my do niej, czasami ona. Tak. Częściej ona do nas już przyjeżdża. Tak, dokładnie. No i wiadomo, że oprócz niej, ona jest naszym głównym trenerem, z którym wszystko ustalamy, ona nas trenuje, mamy jeszcze szkoleniowców, czyli osoby, które nas inspirują. To są dalej super, mega ekstancerze, z którymi współpracujemy, ale rzadziej na przykład. Oni są bardziej pod kątem inspiracyjnym, też zapraszamy ich tutaj do studia, do nich latamy, na różne kampy, obozy, zgrupowania. No i tak to wygląda. Bo ja dzięki temu, że jestem wyczynową tancerką, ja musiałam się nauczyć, jak ze stresem w ogóle walczyć. Bo jak się swoje ostatnie pieniążki inwestuje w samolot i leci się na największy turniej świata i w portfelu zostaje ci 5 funtów i ty odpadasz w drugiej rundzie, to ty musisz naprawdę umieć poradzić sobie ze stresem przed, po, tremą, bo to jest naprawdę ciężkie, tak, że się poświęca wszystko, co się ma i tak naprawdę nie dostaje się za to nic. Ale to jest świetna lekcja pokory i mówię rozwoju, dlatego taniec z całą pewnością nie był dla mnie antystresem, bo w pewnym momencie życia myślę, że dołożył mi tego stresu znacznie więcej. Z tego względu, że ten mobbing cały odnośnie wyglądu, kobiecości, to mnie bardzo stresowało, ja się czułam bardzo nieatrakcyjna, bo nigdy nie miałam długich nóg, nigdy nie byłam wysoka, szczupła, ja gdzieś bardziej byłam w kierunku latino. Natomiast latino size, tak to nazywam. Natomiast na pewno w tańcu się odnalazłam. Na pewno w tańcu zrozumiałam, kim jestem. Na pewno w tańcu pomogłam odnaleźć, bo myślę, że z tym jest największy problem u większości ludzi, swoje dobre strony. Potrafiłam, dzięki temu, że tańczę i tańczyłam, miałam miejsce, gdzie czułam się naprawdę sobą, nie musiałam nikogo udawać. I dzięki temu, że tańczę, myślę, że jestem osobą, jaką jestem, szczęśliwą, spełnioną, radosną, energiczną i kocham naprawdę życie. Na dzień dzisiejszy dla mnie taniec od wielu, wielu lat to już stał takie życie, tak? Integralna część, bo cały czas albo sam tańczę, albo uczę tańczyć, albo cały czas zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić w swoim tańcu. Przepis na sukces to jest bardzo, bardzo indywidualny. Najważniejsze dla mnie to jest jednak, no musisz trenować. Bez treningu nie zrobisz ciężka nic. Praca. No. Ciężka praca, pokora. Przede wszystkim pokora, bo to, co ja widziałam u siebie kiedyś, teraz widzę w sumie to samo po tancerzach, z którymi współpracuję, że przychodzi taki moment, że już się wydaje, że ja umiem, wiem, już jestem najlepszy i potem ta porażka wynik nie jest ten. Taka ciężka, wynik nie taki, jak się oczekiwało i tak naprawdę w sumie w tańcu zrozumienie, że nie zawsze chodzi o wynik, to jest numer jeden. Moim przepisem na sukces zdecydowanie będzie ciężka praca, pokora i niepoddawanie się.